Witamy w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Kontynuujemy opowieść o uzbrojeniu używanym w czasie bitwy pod Grunwaldem w roku 1410. Choć z tą bitwą zwykle kojarzymy miecze. Miecze, które były atrybutem rycerstwa, ale jak się okazuje, nie były tą bronią, która pojawiała się w największej liczbie w czasie tego starcia. Ale dzisiaj skupimy się na broni piechoty, bardzo powszechnej w okresie późnego średniowiecza, mianowicie na kordach i nożach. Tych nożach, które swymi rozmiarami bardzo często dorównywały słynnym rycerskim mieczom. Cała historia zaczęła się od prostego narzędzia, jakim był zwyczajny nóż, dzisiaj powiedzielibyśmy kuchenny, nóż używany w każdym domu mniej więcej w XII-XIII wieku. Zaczął on nabierać formy broni. Tutaj akurat mamy do czynienia z nożem, z repliką noża zwanego Hauswehr, czyli nóż domowy, nóż kuchenny, jak w Niemczech się to określa. Ten model akurat odpowiada używanym w XIV i XV wieku, natomiast te wcześniejsze kształtem praktycznie się nie różniły. W pewnym momencie zaczęto dodawać fragment, który rozwijał się później wielec, który miał zapobiegać suwaniu się dłoni z rękojeści w czasie zadawania ciosów i w ten sposób zaczęły rodzić się słynne późnośredniowieczne kordy. Wiek XIII i wiek XIV to prawdziwa era tasaków. To kolejny rodzaj broni, który wywodzi się z ubogich warstw społecznych, w zasadzie z chłopstwa. Również narzędzie używane na roli, narzędzie używane do karczowania traw czy trzcin stało się bardzo skuteczną bronią. Oczywiście tego rodzaju uzbrojenie znajdowało zastosowanie w uboższych warstwach społeczeństwa. Rycerstwo w wieku XIV widywane z taką bronią nie było. Zresztą to była broń, która uchodziła bardzo często za broń niegodną stanu szlacheckiego. Natomiast jak miało się okazać na wielu polach bitew, między innymi w czasie bitwy pod Grunwaldem, była bardzo, bardzo skuteczna. Tasaki w wieku XIV na dobrze zadomowiły się w naszym kraju, ale nie tylko, bo cała Europa Środkowa, można powiedzieć, zakochała się w broni, jaką były kordy. Kord, czyli broń, która była przeznaczona przede wszystkim do siekania, do zadawania ciosów z góry, z charakterystycznym ścięciem od strony grzbietu, z jelcem, który już mocno przypomina w zasadzie bardziej szablę niż miecz. Natomiast tutaj trudno było mówić o jakimkolwiek narzędziu gospodarskim. To było już pełnowymiarowe uzbrojenie. Kordy upowszechniły się w uboższych warstwach społeczeństwa w wieku XIV. Z bardzo dużą chęcią używano ich w miastach. Zgodnie z zasadą, że mieszczanin, czy też osoba niepasowana, nie miała prawa do noszenia miecza, zaczęto szukać zastępstwa. Tym zastępstwem okazały się kordy, czy tak jak mówiono w Niemczech, długie noże, Langesmesser, bo pod taką nazwą zarówno w Polsce XV-wiecznej, jak i w cesarstwie ta broń była określana. Typowy kord okresu późnego średniowiecza miał długość około 100 cm, ważył mniej więcej 1100 gram, był bardzo często wyważony bardzo podobnie do miecza. Zresztą ten egzemplarz, który jest egzemplarzem oryginalnym zachowanym w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, gdy weźmiemy go do ręki, to aż trudno uwierzyć, że 600 lat temu można było wyprodukować broń, która w zasadzie nie ma sobie równych również w czasach współczesnych. Tutaj ciekawostkę stanowi fakt, że na jelcu znajduje się otwór, który podobnie jak w tym przypadku był przeznaczony do umieszczenia poprzecznej sztabki zapobiegającej zsuwaniu się dłoni z rękojeści. Zatem możemy mówić o takim klasycznym elemencie kordu środkowoeuropejskiego, który pojawia się w zasadzie już w XIV wieku. Kord Langesmesser, czy długi nóż, rozwija się jeszcze bardziej pod koniec XV wieku. Co prawda to już okres pogrunwaldzki, ale warto o tym wspomnieć. Pojawia się wielki nóż, jak mawiano w Niemczech, bardzo powszechny między innymi w Austrii, również na Węgrzech. Wielki nóż, który w zasadzie był już czymś pomiędzy mieczem a szablą, patrząc od strony konstrukcyjnej. Bardzo skuteczna, bardzo, można powiedzieć, mordercza broń w rękach dobrze wyszkolonego żołnierza piechoty. Mogła zadawać bardzo, bardzo skuteczne ciosy. Ten egzemplarz, który stanowi depozyt Muzeum Narodowego, jest o tyle ciekawy, że wyprodukowano go na pewno w cesarstwie, posiada wybite jabłko cesarskie i wilka pasawskiego. To już łącznik między XV a XVI wiekiem. O tym porozmawiamy przy innej okazji.